możliwość ewentualnego konsultowania się pomiędzy sędziami punktowymi. Konsultacje są możliwe, ale dopiero po zasięgnięciu pierwszej informacji przez sędziego głównego. Kiedy usłyszy punktację od zawodników, dopiero potem można wymieniać uwagi, poglądy, komentarze. Tym razem bez pobiegu. 15-11. Stosunkiem 15-11. Tą wygraną zdobywa trzecie miejsce na 10. jubileuszowym turnieju Miecza i Tarczy. Kochani, jak zrobicie na tym turnieju za 4. miejsce nagrody, to będę miał chyba z nich najwięcej. Dzięki. Dziękuję. Dwóch najlepszych zawodników z turnieju. Proszę serdecznie powitać Marcina Waszkielisa. Jego przeciwnikiem jest równie świetny zawodnik. Wiesław Kurek z Oławy. Duże brawa! Potworna szybkość i energia czasów Marcina. Spadek jednego z zawodników nie jest punktowany. Duże brawa, doskonała walka. To jest to nowo zawodnik. Jest realizowany, rozgrywany pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Walk Rycerskich. Jest to organizacja, która zajmuje się rozwojem walk rycerskich w Polsce. Proszę Państwa, stosunkiem 7-4 walkę wygrywa Marcin Waszkielis. Duże brawa!
mistrz 10. jubileuszowego turnieju Miecza i Tarczy na Grunwaldzie. Oczywiście damom kłaniają się również sędziowie. Bardzo serdecznie dziękuję sędziom. Dzisiaj włożyli bardzo dużo wysiłku w sędziowanie. Serdecznie dziękuję. Niestety przez ten sznurek będziemy wręczać nagrody. Będzie. Wygrywasz tasak. Proszę bardzo, niech ci dobrze służy. Jest to dobry tasak, słusznej wagi. Produkcji Patryka Mikołajowskiego. Otrzymujesz również talon na tarczę u Piotra Herkowskiego z Moszka. Będzie pięknie wykonana według twoich wskazówek. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. I oczywiście od głównych organizatorów dni historycznych, części historycznej Dni Grunwaldu, nagroda pieniężna 500 zł brutto. Rozliczymy się po drugiej. Jeszcze raz gorące brawa dla Piotra. Proszę Państwa, zdobywcę drugiego miejsca. Wiesław Kurek z Obawy. Gorące brawa. Serdecznie gratuluję. Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje miecz. Doskonały miecz produkcji Sylwestra Tylko. Niech ci dobrze służy, doskonale wyważony. Jak również otrzymujesz talon na buty średniowieczne, które zostaną wykonane na twoją stopę oczywiście, dlatego ich jeszcze nie mamy. Niech się dobrze noszą. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i serdeczne brawa dla Wiesława. Miejsca. Zwycięzcę 10. jubileuszowego turnieju Miecza i Tarczy na Grunwaldzie. Marcina Waszkielisa. Gorące brawa. Serdecznie gratuluję. Za pierwsze miejsce otrzymujesz doskonały miecz produkcji Sylwestra Tylko. Otrzymujesz również piękny pas mieczowy produkcji Łukasza Lewandowskiego Norifactor. Niech się dobrze nosi. I piękny srebrny sygnet na wzorze historycznym oparty od Pawła Obłozy. Serdecznie gratuluję. Gorące brawa. Nagrodę dla Żyda postanowiłyśmy przyznać Piotrowi Kriegerowi. Oceniałyśmy go tylko według sobie znanych kryteriów, których oczywiście nie zdradzę. Niemniej chodzi bardzo o brodę, dziękujemy. Chodzi o brodę. Wiem, ale nie powiem. Miecze! A przepraszam, dodam jeszcze tylko, że kaptur podbity jedwabiem, będący nagrodą Loży Dam, jest wykonany i ufundowany przez Kokoszową Manufakturę. Duże brawa! Proszę Państwa, a to piękne i bardzo funkcjonalne krzesło składane, w pełni średniowieczne, jest nagrodą Fair Play, przyznawaną przez sędziów. Krzesło wykonał i ufundował Piotr Stolarz. Duże brawa dla Piotra! Proszę Państwa, zawodnicy walczyli dzisiaj fair play, ale w opinii sędziów zawodnikiem, który był najbardziej fair, jest Mateusz Lis! Brawo! Bardzo brawa! Gratulacje! To jest moje. Brawo! Brawo! Brawo!